Przed tym meczem usłyszymy oczywiście Marsz Królewski, czyli hymn Hiszpanii. Gigantyczna polaryzacja, z jednej strony flagi katalońskiej, potworne gwizdy, z drugiej oczywiście te hiszpańskie. I celebracja tego hymnu, który nie ma oficjalnych słów, przez fanów Walencji pojawił się także Filip VI Bourbon, czyli król Hiszpanii, tutaj na Estadio Benito Villamarín. Ta piękna flaga przygotowana przez fanów Walencji oznaczała, że marzenia nie mają sufitu, nie mają dachu. W takim przełożeniu dość popularnego określenia sky is the limit. No i ciekawi jesteśmy, czy rzeczywiście dzisiaj piłkarze Walencji będą w stanie sięgnąć po Puchar Króla. Dla nich byłoby to zamknięcie niezwykle udanego sezonu. Skład Barcelony w bramce z numerem 13 Jasper Silesen, dalej 2 Nelson Semedo, 3 Gerard Piqué, 15 Clément Longley, 18 Jordi Alba, numer 4 Ivan Rakitic, 5 Sergio Busquets, 8 Artur, 20 Sergi Roberto, 7 Felipe Coutinho i numer 10 kapitan Leo Messi. Ernesto Valverde nas na pewno zaskoczył, bo i w tych przewidywaniach dziennikarzy, czy katalońskiego sportu, czy marki, czy ASA pojawiali się inni piłkarze. Między innymi Arturo Vidal, awizowany do wyjściowego składu, ale jednak pan dziennikarzami radia Kopę w audycji Partidaso, że da radę tutaj na Benito Villamarín. Oto skład Walencji w bramce Jaume Domenech, następnie z 18 Vaz, 24 Garay, 5 Gabriel Paulista, 3 Gaya, 10 Dani Parejo, 17 Coquelin, 8 Carlos Soler, 7 Guedes, 19 Rodrigo Moreno i 9 Kevin Gamero. Najbardziej utytułowany piłkarz w zespole Los Jazz, który każdy kolejny sezon, jak tak się cofniemy pamięcią do czasów, kiedy trafił do Paris Saint-Germain i rozpoczynał tę swoją karierę na wyższym poziomie, wieńczył trofeami. I to jest na pewno dla niego wielkie wyzwanie. Ławka rezerwowych bardzo nie poradził. I teraz Dani Parejo, on wydaje się taki flegmatyczny, powolny w swoich ruchach, ale tę piłkę wyprowadził. Dokładnie prostopadłe podanie w kierunku Kevina Gamero. I fatalny błąd! Rodrigo Moreno, pusta bramka w ostatniej chwili. Piłka wybita, bo tam zdołał wrócić Gerard Piqué. Co to była za szansa dla Walencji? Zegrał niewiele, ale akurat w ostatnich meczach ligowych dostawał te szanse gry. A tu jeszcze raz ta sytuacja. Wcześniej powinien uderzyć Rodrigo Moreno. On koniecznie szukał tego, żeby ominąć Silesena. Ale też kapitalna była ta interwencja Gerarda Piqué, który zaimponował ofiarnością. I to on uratował z góry. Clemont rozpocznie od stałego fragmentu José Luis Gaya i ta chwila przerwy się przyda zawodnikom Walencji. Powinien był to zdecydowanie wcześniej kończyć Rodrigo strzałem w kierunku bramki Silesena. Marcelino. Siłami gospodarować, żeby po tych pierwszych kilkunastu intensywnych minutach później nie oddać inicjatywy rywalowi i nie sprokurować utraty bramki. To jest świetny sezon Gerarda Piqué. Pamiętamy ten mecz, który nie widać tego, który miałby pełnić rolę finalizatora w zespole Blaugrany. Może teraz Messi. Leo Messi przyspieszył. Messi w polu karnym. Messi prawą nogą! I Jaume Domenech wciąż ma czyste konto w starciach z Leo Messi. Był tylko w pewnym momencie Dani Parejo przy Leo Messi. A Dani Parejo to nie jest demon szybkości. Leo Messi zwyczajnie mu tutaj odjechał. Będziemy to widzieli na powtórce właśnie teraz. Ta piłka poryko z tym, jak używa się swoich sił. Myślę, że dlatego też Walencja od początku tego meczu nie wyszła takim wysokim pressingiem. Zobaczmy. Gaya, dobre podanie w pole karne i teraz szansa na strzał. Kevin Gamero! Kevin Gamero!
Sebastian, to była akcja Barcelony. Piłka zagrana od lewego obrońcy do piłkarza, który jest na 15 metrze, a ten strzela gola. No wypisz, wymaluj Alba i Messi, tylko że to byli Gaia i Gamero. Kontrol C, kontrol V. Tak to wyglądało, bo przecież te akcje Barcelony my znamy na pamięć. Jest taki fenomenalny bokser, Gennady Golovkin, GGG. To tutaj zaatakowało G i G, Gaia i fantastycznie uderzający Gamero. I Valencia pokazała, że potrafi wykorzystać błąd w defensywie rywala, tak w stylu właśnie wytrawnego pięściarza, bo oni schowani za podwójną gardą. Tu widzimy tę sytuację bramkową, znakomita piłka do Gai. No i to, jak zachował się Gamero, jaki spokój i potem perfekcyjny strzał na bramkę Silesena. Mówiliśmy o tym, Sebastian, że Kevin Gamero w ostatnich latach regularnie sięga po jakieś trofeum i się gra głową. W takim meczu, przy takich warunkach jak dzisiaj, jednak ta przerwa oczywiście jest konieczna. Oczywiście my zapraszamy też Państwa pod hashtag La Zabawa i jeszcze raz to uderzenie. Gaia, Gamero i gol. Tak to się skończyło w tej akcji dla Valencji. No i też Gabriel Paulista wcześniej rzucił długie podanie do Gai. Musimy docenić zagranie Brazylijczyka. Doskonale zachował się Kevin Gamero, który wiedział, co chce zrobić Jordi Alba i po prostu zostawił go na innym peronie. Dzięki temu, co zrobił w polu karnym. Dzięki temu zwodowi. Ale już wspominaliśmy o tym meczu rozgrywanym na Camp Nou, kiedy udało się Barcelonie wrócić, kiedy pokazał. Od razu brawa na Benito Villamarín. Prostopadłe podanie do Carlosa Solera, ale chyba będzie szybszy Jordi Alba. Nie, nic z tego. Carlos Soler, pole karne. Soler, mocno! Gol! Rodrigo Moreno, Barça 0, Valencia 2. Niesamowicie pracują te skrzydła Valencji. To, co tutaj zrobił Carlos Soler, kapitalnie wyprzedził Albę i wyłożył piłkę do Rodrigo. Jeszcze w tej fazie wydawało się, że Jordi Alba da radę, ale widzą Państwo, jak na tych ostatnich metrach zyskał Carlos Soler i ta centra była idealna. Znowu jak na Camp Nou. 2-0 dla Valencji. No i wtedy Valencja prowadziła 2-0 w 32 minucie. A tutaj też niewiele ponad pół godziny tego spotkania. 2-0 dla nietoperzy. Partidaso, partidaso na Benito Villamarín. Ale kapitalnie Valencia wykorzystuje wszystko to, co w tym meczu ma. No zmarnowali jedną sytuację, zmarnował ją Rodrigo, ale potem gola zdobył. Rodrigo ostatnio ogłosił: jesienią spodziewam się córeczki. W ostatnich meczach zapominałem się cieszyć. Ruszył Semedo w pole karne, zagranie od Brazylijczyka niedokładne. Jeszcze spróbuje Messi to utrzymać. Rakitic z pierwszej piłki, ale niecelnie. Hiszpanie używali takiego ciekawego określenia przed tym meczem, że Barcelona będzie biegała z tą porażką z Anfield w swoich żołądkach po boisku. I coś w tym jest. Piqué, tłumacząc tak trochę mętnie tę klęskę w Liverpoolu, mówił: czasami jest taki mecz, że nic ci nie idzie. A tam już koszulka w koszulkę, bardzo blisko siebie, piłkarze Los Chess. Jordi Alba. Coutinho. Ale to na razie nieefektywna gra. Jordi Alba zdołał dośrodkować na pole karne. Ciekawe wejście, ale jednak spudłował Ivan Rakitic. Ale po długich minutach zobaczyliśmy w końcu w ofensywie Ivana Rakiticia, bo najpierw to uderzenie z powietrza, sprzed pola karnego, a teraz naprawdę dobre wejście na bliższy słupek. A tu jeszcze raz. Valencia ma to, czego dzisiaj nie ma Barcelona. Ma napastnika, do którego można dośrodkować. Dwóch napastników, do których można podać w taki sposób ze skrzydła. W chwili ruszył w jego kierunku Gabriel Paulista. Messi. Messi odda strzał. Domenech. No w końcu celny strzał Barcelony. Celny strzał Leo Messiego, ale Jaume Domenech musiał to złapać z ogromną pewnością. Zresztą jeszcze jemu Leo Messi gola nie strzelił. Tak
spod buta, to nawet nie była do... Oczywiście utrzymują się przy piłce częściej niż zawodnicy Walencji, ale co z tego? Przepuścił Coutinho, Messi, okazja na João Messi, ależ kapitalnie broni João Menomenek. To wyglądało tak, jakby w bramce Walencji stanął Marc-André Ter Stegen, tak pofrunął golkiper nietoperzy. Albo Santiago Canizares. Kapi. Dobre zagranie do Messiego, Messi pole karne, jeszcze okazja, Rakitic, oddał strzał, broni João Menomenek, wreszcie dominacja Barsy i wreszcie jakieś konkrety. João Menomenek w końcu popracował, dla niego to też jest bardzo ważny finał, dostaje tę wielką szansę od trenera, żeby zagrać przeciwko Barcelonie i ta interwencja jest kapitalna, jak on to obronił. Luis Suarez zdaje sobie sprawę z tego, że to mogła, nawet powinno wpaść do bramki Walencji. Pod naszym stanowiskiem komentatorskim jest taka pani w długich kozakach, to przy tej temperaturze prawdziwe szaleństwo, ale wiem, że moda potrafi być. Nie może na drugą połowę wyjść z takim nastawieniem, że trzeba się koniecznie bronić przed Barceloną. Trzeba też szukać okazji do kontrataku, tak jak teraz, Guedes. Gonzalo Guedes, Gaya już usekunduje w tej akcji. Portugalczyk spokojnie w kierunku Rodrigo Vidal będzie przeszkadzał. Guedes oddał strzał! Obok bramki! To było groźne! Był taki moment w marcu tego roku, kiedy przebudził się Guedes. Od tamtego czasu zaczął strzelać, asystować i w tym meczu on też potrzebuje przebudzenia. Kapitalna akcja z Rodrigo. Pokpił lekko z prawa Arturo Vidal. Od razu to wiedział, że odskoczył mu Guedes. Ale nie kopnął tak precyzyjnie Portugalczyk, jak w meczu z Realem Madryt. Parejo. Po strzałach Messiego, nie tylko w tym meczu, w ogóle w historii potyczek z Argentyńczykiem. Ruszył Leo Messi, ale jednak za nisko. Mieliśmy tam delikatny rykoszet i rzut rożny. Bo może ta piłka nie musiał frunąć ten nietoperz w bramce Walencji, bo tak możemy mówić o Domeneku po tym, co pokazał. Pokazuje, robi to znakomicie. Marcelino żyje ze swoim zespołem trochę tak jak trenerzy w piłce ręcznej, którzy na bieżąco pokrzykują do swojego zespołu. Kto gra na dziewiątce Barcelony w tej sytuacji? Piqué, on pojawia się już w polu karnym Walencji. To będzie coraz częstszy obrazek, jeżeli ten wynik nie będzie się zmieniał. A my to już widzieliśmy w erze Valverde. Nie raz, nie dwa. Messi, pole karne, Messi. Messi oddał strzał! Słupek, dobitka, pudło Arturo Vidala. Doskonale zrobił to Leo Messi. No to był Messi, on to potrafi robić. Tylko, że strzał w słupek. Kruszą mur Walencji, kruszą mur od dobrych kilku minut. Fantastyczna akcja, jeszcze raz zobaczmy, jak Leo Messi niewiele potrzebuje, żeby oddać strzał niemalże bramkowy. No i pudło Arturo Vidala powinien uderzyć choćby w światło bramki. Staniemy się monotematyczni, ale gdyby był El Pistolero na boisku, to on by tam stał. Mateusz, rzeczy oczywiste czasami trzeba powiedzieć. Kiedy widzimy takie sytuacje, to aż się prosi o Suareza. 62. minuta meczu. Dani Parejo, 3 czy nie? Dani Parejo! Nic z tego. Pośliznął się, uderzył wysoko nad bramką. Tutaj oczywiście brawa od kibiców Walencji, bo to jest ich kapitan. Ale trzeba wstawać i dalej harować w tym meczu. Coutinho. Mało przekonywający jest w tym meczu. Coutinho oddał strzał! Wreszcie! Ale Domenech spokojnie broni. A jeżeli dzisiaj strzały są łatwe do obrony, Vini, on wejdzie na plac gry. Zobaczymy, czy za Daniela Vasa, czy może za Coquelina i wtedy Daniel Vas przeszedłby do środka, bo Coquelin już jest bardzo zmęczony. Malcolm wszedł dynamicznie w pole karne! Gerard Piqué obok bramki. Pamiętamy ten słynny mecz, ten rewanż z Interem, kiedy wówczas zdobył tę bramkę. Ale bodajże w tym sezonie na Camp Nou przeciwko Gironie potrafił choćby strzelić gola. Piqué. Może w tym szaleństwie jest metoda, żeby on był napastnikiem. Z drugiej strony, jakie to jest szaleństwo, skoro on potrafi strzelać bramki. Ale wiesz, kiedy on rusza w pole karne, od razu Busquets stara się go uzupełniać. I co jest istotne, że Piqué może też piłkę zgrywać do któregoś z kolei. Walencji, ale nie ma na to czasu. Rzut rożny dla Barsy. Czas ucieka. Malcolm, dośrodkowanie na pole karne. Walka w powietrzu. João Menomenek, Messi, gol! Leo Messi łapiał kontakt. To on strzelił Walencji 2 gole w lidze, to on wtedy dał Barcelonie wyrównanie. Nie było mowy o spalonym. We'll be right back.
został Carlos Soler w tej sytuacji. To on złamał linię spalonego. I Leo Messi. Brawa dla Longle. A teraz na Benito Villamarín. Messi strzelił tyle pięknych goli, że w końcu przerwa na uzupełnienie płynów jest trochę jak taki gong na ringu bokserskim. I teraz Valencia ma chwilę, żeby nabrać sił, przemyśleć to, jak rywalizować dalej z Barceloną. Longle. I Messi do pustej bramki. Carles Alenia na boisku. Zara Kipić. Sergi Roberto do Malcoma. Malcom. I decyduje się na centrę, na pole karne. Przy nim Gaja. Malcom za nisko. Jeszcze Busquets. Na spalonym. Chyba na spalonym jest Arturo Vidal. Strzał! I dopiero teraz asystent unosi chorągiewkę. Ale zwróć uwagę, Mateusz, jaka piłka jest przewrotna. W 72 minucie trener Valencii wprowadza obrońcę za napastnika, żeby obrona lepiej funkcjonowała. Minutę później Barcelona strzela gola. Malcom, dwóch, czterech, pięciu już piłkarzy blaugrany w 16. Malcom dośrodkował, ale João Bedomenek nie musi interweniować. Leo Messi uderzał z główki, ale nie tak jak kiedyś w finale Ligi Mistrzów, bo on z główki uderzyć potrafi kapitalnie, ale ta piłka trochę za wysoko dośrodkowana dla Argentyńczyka. To było w Rzymie. Rio Ferdinand po latach powiedział: Matko Boska, nie spodziewałem się, że ktoś może tak głową uderzyć. To była najbardziej... Malcom w pole karne, João Bedomenek piąstkuje i teraz okazja na kontrę. Jest jeszcze na własnej połowie Gonzalo Guedes. Nie ma mowy o offside'cie. Guedes skończy to czy nie? Czy to będzie blackout? Guedes, Guedes! Pudło! Mógł wygrać Valencii Puchar Króla. Tutaj już... Ale teraz znowu oni mają sytuację. Ta końcówka może przyprawić o palpitację serca. Malcom. Czy Valencia to przetrwa? Messi. Messi na prawą nogę, jeszcze Messi piłkę oddaje, Jordi Alba, Jordi Alba! Nie ma gola! Rzut rożny! Niesamowite wybicie Paulisty w tej sytuacji. To on interweniował, to on wziął na siebie odpowiedzialność. Ostatnia minuta, de facto 50 sekund. Mógł to wszystko skończyć Gonzalo Guedes. I pytanie, czy to na pewno jest ostatnia minuta tego meczu? Jasper Silesen jest w polu karnym. Barca stawia wszystko, absolutnie wszystko na jedną kartę. João Bedomenek. Pusta bramka. Gonzalo Guedes. Wraca Silesen. Gonzalo Guedes! Nie trafił. Nie wierzy Guedes, nie wierzy Guedes. Co za surrealistyczna końcówka meczu. Ale nie wiem, co się dzieje, jakiś sygnał chyba dostaje Udiano Majenko. Nie, on tutaj uspokaja jeszcze piłkarzy. Jasper Silesen, jeszcze gramy. Valencia czeka na gwizdek. Wszyscy protestują, Udiano Majenko użył gwizdka po raz ostatni. Valencia ósmy raz w swojej historii sięga po Copa del Rey po raz pierwszy od 2008 roku. A więc nietoperze wybronili, wymęczyli, wybłagali w końcówce ten puchar. Posłuchajmy, jak cieszą się ich kibice. Dajmy im ten moment.
Co za pasjonujący mecz w tym magicznym mieście, jakim jest Sewilla, i na tym niesamowitym stadionie, który tutaj trząsł się w poszalach, jak są tutaj zainstalowane wokół tego obiektu sejsmografy, to one odczuły drgania.